O! Hej, hej, don't do this. Flakon mi pokazał. Rzucił swojego kolegę we mnie i chciał mi aparat wyrwać. Ale to jest po prostu gówniarze. W najbliższej przyszłości będę musiał zrewidować swój pomysł na przemieszczanie się z dwoma plecakami, bo uważam, że na dłuższą metę jest to po prostu mało wygodne. W szczególności jak jest się w kraju, w którym jest teraz 30 stopni w ciągu dnia. Tak wygląda mój pokój. Tak wygląda podwórko. Osobiście uważam, że nie jest to najlepszy deal, jaki zrobiłem, bo kosztowało to 60 zł za dobę. No ale nie miałem za bardzo wyboru. Niestety w cywilizowanych miastach ciężko o to, żeby autobus zatrzymał się tam, gdzie chcesz. I trzeba zapijać za nimi na przystanki. Już się tego odzwyczaiłem, ale no nie, nie ma opcji. Nie dogo, nie da. A Jezu, i znowu będę co teraz pół godziny z buta. Coś, na co trzeba w Turcji uważać, to te takie troszeczkę fejkowe sklepy operatorów telefonii komórkowej. To z tyłu wygląda jak jakiś sklep Turkcella, ale jak się przyjrzycie, to jest to jakiś tam serwis Apple'a, Samsunga i wszystkiego innego i przy okazji salon Turkcella. W szczególności jak widzicie jakąś panią, która sobie siedzi i próbuje coś sprzedać, jakieś karty SIM i tak dalej, to może to wskazać na to, że to nie jest taki do końca legitny salon. O! Ciekawe, zamiast jakiegoś jednorazowego biletu kartonikowego dostałem normalnie kartę, która zbliżeniowo działa na te automaty do czytania biletów. Na Bermudę. Okay, so what's the plan for now? راح ناكل فطور سوري هلا. Zobaczcie jaki ładny tofasz turecki. Aż się błyszczy, wszystkie chromy zrobione na TikTok. Jakby ktoś chciał kupić, to tutaj macie numer. We have small things for Syrian breakfast. So this is Syrian falafel. Syrian falafel. And this is mostly made from chickpeas, yes? Yes. So hummus also made from chickpeas. Yes. And this bean. Oh, a tutaj macie bób. So yeah. what's the names in Arabic of Ful. This? Hummus, feta, falafel. Tutaj macie na zimno taką zupę, w której macie ciecierzycę i macie taki twardy chleb. Ahmed nazwał to syryjskim chlebem. A natomiast ta zupa z bobem jest na ciepło. Smaczne to wszystko, naprawdę. Słuchajcie, zobaczcie ile nam tego zostało. Ja już nie mogę oddychać. Jestem taki pełny po prostu, że zaraz pęknę. Całość kosztowała 11,50. Jakie to było dobre. I think I'm gonna die. It was so much. Bye bye. How do you call like a men's dress? Galerie. Zwróćcie proszę uwagę, że po lewej siedzą faceci, a po prawej siedzą kobiety. Jak widzicie na załączonym obrazku, to w komunikacji miejskiej w Turcji nie ma czegoś takiego jak jakiekolwiek limity miejsc. Słuchajcie, dojechaliśmy do miejscowości Harad i hit jest taki, że w tym busie w pewnym momencie było 25 osób. Masakra. Dosłownie 5 minut temu czytałem na jakimś blogu, że prawdopodobnie podejdą do nas ludzie i będą chcieli coś od nas, że gdzieś nas zawiozą za darmo i tak dalej, i tak dalej. I na początku właśnie Ahmed mówi, dobra, okej, tutaj nas zawiozą za darmo i w ogóle, i mi się zwaliła czerwona lampka. Mówię, nie stary, to tak nie będzie działało, bo jak podchodzi do mnie ziomeczek i mówi na wejściu, słuchaj, ja nie jestem żadnym cyganem, nie jestem żadnym terrorystą, nie chcę cię oszukać, chcę ci pomóc, to od razu mi się, wiecie, zapala taka czerwona lampka w głowie i mówię, nie bawimy się tak, mój drogi. I think that they would ask us for money later, you know? Szliśmy 5 minut. I'm saying about what this guy said, yes. Tutaj macie uniwersytet, tam macie słynne domki, a tam kawałek dalej macie mury tego zamku. To wszystko jest 5-6 minut na piechotę od siebie. Oczywiście ten facet wymachiwał mi cały czas ulotką przed ryjem, pokazywał jak to wszystko jest daleko, jak bardzo on chce mi pomóc.
I ja mu powiedziałem, dobra, spoko, to jest twoja ulotka, on przytaknął. Mówi, okej, to ja zadzwonię pod ten numer telefonu, który jest podany, jak będę cię potrzebował, a na razie przejdziemy się 5 minut prosto. No i oczywiście wtedy zgłupiał i powiedział, nie, to spoko, to jak coś to tutaj przyjdźcie, ja wam pomogę i tak dalej. Bo doskonale wiedział, że jak przejdziemy się 5 minut prosto, to trafimy dokładnie tam, gdzie on chciał nas podwieźć za darmo. Ale też nie ma co się dziwić, bo ziomeczek mój nigdy nie podróżował, więc on sobie nie zdaje sprawy z tego, że turyści muszą bardzo, ale to bardzo uważać właśnie na takie podejrzane akcje. Zobaczcie, jakie jaja. Wielbłądy normalnie sobie tutaj siedzą. Wow. Widziałem wielbłądy ostatnio w Australii, ale to były fejkowe wielbłądy. To raczej nie było ich naturalne środowisko, a tutaj już jest chyba całkiem naturalne dla nich. Jezu, jak on jest wielki. On ma głowę na wysokości, tak myślę, że z 2,30, coś takiego. Więcej nawet. Dobra, okej, nie chcę cię stresować, mordeczko. Według niektórych Haran uznawany jest za najdłużej zamieszkaną osadę na świecie. Tutaj macie słynne domy ule z Haran, które zbudowane są podobno tylko i wyłącznie z gliny i słomy. Ale chyba nie do końca, bo na moje oko to jest ewidentnie cegła. Jest tu naprawdę chłodno i tak wygląda wystrój tych domów. Tu jest jakaś koza. Takie coś też miałem w domu 20 lat temu na ścianie. A może to jest to samo? Muszę się spytać mojej mamy, co z tym zrobiła. No, więc tak właśnie wyglądają tradycyjne budowle z Haran. Hello, Maraba. Maraba. Where are you from? Polonia. Tutaj możecie sobie wypożyczyć tradycyjne ciuchy z Haran, żeby zrobić sobie fotkę na Instagramie na tle tych domów. Naprawdę nie spodziewałem się, że Haran, który jest tak blisko Syrii, bo dosłownie tam, 15 km w tamtą stronę, jest granica syryjska, że to będzie aż tak turystyczne miejsce, że będą wypożyczali ludziom ciuchy i żeby ludzie sobie jeździli na wielbłądach i robili foty. Bardzo, ale to bardzo mi się to nie podoba i mam ogromną alergię na takie miejsca. I don't have, I'm sorry, pardon. One lira. I don't have, pardon. One lira. Ja już się wypowiadałem na temat dawania pieniędzy dzieciakom wcześniej, więc nie będę tego powtarzał. Zobaczcie tutaj, jaką mają gigantyczną wieżę ciśnień. Czy jakkolwiek inaczej się to profesjonalnie nie nazywa. Za mną widzicie zamek w Haran. I powiem wam szczerze, że kurde, jechanie tutaj półtorej godziny praktycznie w jedną stronę tylko po to, żeby tu się przejść przez 15 minut, no tak średnio mi to pasuje. Tym bardziej nie wiem, skąd tutaj takie podejście lokalnych ludzi do turystów, bo nie wydaje mi się, żeby to było jakoś naprawdę super mega atrakcyjne miejsce. Tym bardziej, że teraz są tylko te tradycyjne domy otwarte, a takie rzeczy jak ten zamek i wszystko inne jest po prostu zamknięte. Ale teraz czas na garść ciekawostek odnośnie Haran historycznych. Mianowicie, okej, let's go there. Mianowicie, miasto to było jednym z głównych miast górnej Mezopotamii, więc naprawdę było ono na tyle ogromne, że miało nawet swojego króla i tak dalej. Jeżeli ktoś z was miał okazję czytać Biblię, to właśnie to jest również ten biblijny Haran, o którym wspominali w Biblii. Nie wiem dokładnie gdzie, ale tak podobno jest. I szybka ciekawostka numer 3. Jest to miasto, do którego podczas swoich wypraw zdobycznych zapuścił się nawet swojego czasu Aleksander Macedoński. I je zdobył. Chyba tyle. Hello. O! Hey, don't do this. Flaka mi pokazał. Jeszcze wcześniej rzucił swojego kolegę we mnie i chciał mi aparat wyrwać. Ale to jest po prostu gówniarze. Jezus, pierwszy raz mi się to zdarzyło, coś takiego tutaj. I jak tylko wysiedliśmy z tego dolmusza i nas facet oszukał, że musimy wysiadać tutaj, bo później już dolmusz nie jedzie, to już mi się zaczęło coś świecić. Więc generalnie, słuchajcie, szczerze, nie polecam. Siema, piesełki małe. Dzień dobry, piesełek numer 1. Chodź, piesełek numer 2. No chodź do mnie, chodź, piesełek numer 2. Tylko nie gryź mnie, proszę, bo nie wiem, czy masz wścieklizny czy czegoś. Maraba. Fajny jesteście. Proszę się nie gryźć, ani mnie. Tym bardziej. Dobra, nara.
Jakie słodziaki. Zobaczcie, jaki wypasiony dolmusz. Obszyty skórą. Tutaj ma nawietrzniki, ma nawet światło, popielniczkę, a nawet telewizor. Turkish style. Yes. W ramach zapomnienia o tej żenadzie, której doświadczyliśmy w Haram, wpadliśmy na syryjski obiadek. What do we have here? You need to explain. Yes. Shawarma. So this is shawarma with chicken? With chicken with the mayonnaise. So we have mayonnaise here? In the Russian salatas. Sałatka rosyjska, majonez i shawarma z kurczakiem. Wygląda to tak, że jest to zawinięte w chleb, który nazywa się salt bread. I tutaj macie majonez i kurczaka, ale jest naprawdę, naprawdę pyszne. Like this shawarma, you cannot eating in another place in the Urfa without this place. Sindibad restaurant. Every Syrians he come to the Sindibad place and eating the shawarma. So this is like the best classical Syrian food in the Urfa. Yes, in the Urfa. Beautiful. Tak bardzo się najadłem, że jest mi aż niedobrze. Takiej ilości majonezu to ja chyba nigdy w życiu nie przyjąłem. Naraz. Też z kurczakiem. Wiecie, ile to kosztowało? Jedna porcja kosztowała niecałe 9 zł. I've got a quick question. Okay. Because the situation in Haran, it was the first time it happened to me like that in Turkey, you know? It felt like Mexico or something, very crazy. Okay. And I know that you and your family are refugees from Syria. I am a Turkish and Arabic. For that, I am working as a translator in the hospital in the Urfa. So I don't ask the money from the street. You just study all your family. You said everyone is studying, you are working and trying to make a living in Turkey, not like this. Exactly. So that's asking for money on the street is like an easy way, you know? Yeah. I think. Yeah. I don't like this. I really don't me like too. This. Me too. Fuck it. Zobaczcie, niestety na kamerze nie udało mi się nagrać takiego gościa, który chodzi z herbatą, ale już kilkukrotnie widziałem właśnie tutaj na ulicach w Urfie. Wcześniej mi się to w ogóle nigdzie nie rzuciło w oczy. Do you have guys like this in Syria? Yes, in the Damascus and in the Aleppo. It's and they're like selling hot chai or cold ice chai? Chai? Ice chai. Yes, iced tea. Iced tea. Turkish iced tea. Merhaba. Elektryczne skutery. Trochę nam się zmieniły plany, bo zamierzaliśmy właśnie pojechać do miejscowości Halfeti i tam sobie znaleźć jakiś kemping, rozbić się namiotami, bo podobno jest tam bardzo ładnie, ale niestety byliśmy właśnie na stacji dolmuszy i ziomeczki powiedziały nam, że już dzisiaj żaden dolmusz tam nie odjeżdża. To jest ponad 2 godziny trasy stąd, a zachodzi już słońce, jak widzicie na załączonym obrazku, więc stopem troszeczkę bez sensu, żeby tam teraz jechać. Więc muszę zostać jeszcze jedną noc gdzieś tutaj w Urfie i ruszymy tam sobie jutro z samego rana. Słuchajcie, Ahmed mi zaproponował, żebym został u nich w domu, ale wiem, że on ma dużą rodzinę i nie chce im się zwalać na głowę. I dla Beki pójdziemy się, dowiemy, ile kosztuje noc w najdroższym hotelu w Urfie. W necie pokazuje 340 lir. Zobaczymy, ile będzie w rzeczywistości. It looks very nice, I think. Nie stać mnie. 250, he said. Yes. Special discount 250, but normally 300 liras. Budżet, który sobie ustaliłem na dzisiaj, to do 100 lir, więc zobaczymy, czy mi się uda, bo tutaj był 2,5 raza większy. No więc dzisiaj mamy taki plan, żeby się wieczorem pochillować, taka shisha. You said it's apple? Yes. Apple taste. Jabłkowa. It's two apples. Green apples and red apples. 20 lir, czyli 10 zł za jedno nabicie. Kawa. Około 5 zł filtrowana. How do you call shisha in Syrian, in Arabic? Argile. Argila. Yes. And in Turkish it's nargila. 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 It takes the words from us, from Arabic. Ja nie palę, więc nie spróbuję, ale pachnie całkiem nieźle. A i chłopaki powiedzieli, że kilogram melasy kosztuje 100 zł. Teraz patrzyłem, w Polsce 50 gramów kosztuje 35-40.
Udało mi się znaleźć pokój za 5 dyszek. Wygląda on tak, tam jest łazienka, ale wygląda jak każda inna łazienka, to nie muszę wam tego pokazywać. Na zakończenie chciałem wam jeszcze powiedzieć takiej śmiesznej sytuacji z dzisiaj, ponieważ umówiliśmy się rano we 3, ja i Ahmed Turek, Ahmed Syryjczyk. No i Ahmed Turek się nie pojawił i poinformował mnie o tym Ahmed Syryjczyk, że chyba nie przyjdzie, bo nie odbiera telefonu. A mówię, a no wiesz, pewnie... No i się tak na mnie patrzy, mówi, ale że co? No ja mówię, no wiesz, że pewnie wczoraj... I on taki przerażony, że o co chodzi. I dopiero po chwili taki, wiecie, zaspany przed kawą ogarnąłem, że ja mu pokazuję, a wiesz, no pewnie... I nie do końca musi to znaczyć, że pewnie zachlał, bo to jest chyba taka komunikacja niewerbalna, która nie występuje na całym świecie, a prawdopodobnie występuje tylko w Polsce albo na wschodzie Europy. Więc wyszło dosyć ciekawie, bo tak się na mnie przez chwilę patrzył i chyba zrozumiał coś zupełnie innego, niż ja chciałem przekazać. To było na tyle. Na razie, trzymajcie się, cześć.